Kamil Łaszczyk, Szczurek, 9 wygranych walk, 5 przed czasem. Witam serdecznie, Kamilu. Witam serdecznie. Kamil, nowości to twoja najbliższa walka zbliżającego się wielkimi krokami 22 września. Polska, polska ziemia. Powracasz drugi raz do Polski. Druga walka w Polsce? Trzecia, to będzie trzecia walka. To już trzecia walka w Polsce. Powiedz mi, coraz większe grono polskich kibiców, prawda? Dużo osób przyjeżdża na twoje walki w Polsce? No na pewno jest trochę tam jakieś tam grono kibiców, którzy tam przyjeżdżają. Teraz w ogóle będę boksował we Wrocławiu, w swoim mieście, więc myślę, że będzie dużo więcej moich znajomych, kolegów, koleżanek, rodzina, nie rodzina, więc no myślę, że będzie teraz dużo. Czyli wielka grupa z tobą. Kamil, w grę tego pojedynku stawką będzie pas WBC WBC Baltic, bałtycki pas, który tak naprawdę jest tym pierwszym krokiem znaczącym w rankingu WBC. Twój kolega, między innymi Mariusz Wach, od tego zaczynał. Co potoczyło się dalej, dobrze wiesz, prawda? Tak, dobrze wiem. No jak widać, no jest no, teraz już na wysokiej półce, teraz walka już niedługo z Kliczką, więc no. A przypomnijmy, od tego zaczynał, dokładnie od tego tytułu. Ten pas zdobywał 2 lata temu, no i dzisiaj jego akcje w WBC wzrosły bardzo. Powiedz mi, co wyczuwasz, co twój promotor Mariusz Kołodziej przewiduje w przyszłości? Co po tym pasie? Co po tym pasie? No myślę, że no, żeby ta kariera jeszcze wyżej szła, nie? Żebym boksował z najlepszymi zawodnikami, coraz lepszymi, to myślę, że każdy zawodnik ma tak w głowie, żeby boksować z najlepszymi. Ja mam tak samo, staram się, zrobię wszystko z mojej mocy, żeby, nie wiem, żeby każdą walkę wygrywać, żeby zdrowie tylko było i myślę, że będzie dobrze. Oczywiście, czyli jednym słowem to tak naprawdę wstęp, a dalej przy okazji 10-11 walki zobaczymy, co może się wydarzyć. Kamil, jak wygląda twój dzień pracy? Mówię oczywiście o boksie. To powiem tak, pierwsze mam zmienionego trenera, trenuje mnie Juan de Leon teraz, ten sam trener co Mariusz Wacha. Powiem tak, że no najczęściej to jest zaraz rana, to jest bieg, sprinty, teraz biegamy pod górkę, sprinty są naprawdę męczące. Potem jest godzina, tam parę godzin mamy luzu, potem najmniej na to mam siłownię z Marcinem, żeby wzmocnić swoje ciało, żeby było bardziej dynamiczne i na to na drugi dzień są sparingi o 11:00, potem wieczorem jest jakiś tam bieg, tarcza, nie tarcza, jest całkiem inny trening, jest no bardziej, jestem brany pod uwagę, bardziej się na mnie patrzą, trenerzy są cały czas przy mnie, więc no naprawdę jest inaczej. Rozumiem. Powiedz mi, widząc kilka twoich sparingów, widząc ciebie trenującego, wydaje mi się, że troszeczkę powiększyłeś swoją budowę, że sylwetka rozrosła się. Mówię oczywiście o klacie, o muskulaturze, korpus jest silniejszy, zbudowany bardziej muskularnie. Tak, to na pewno też jak byłem w Polsce, no to trenowałem bardziej tak siłowo, żeby być silniejszym. No ale jak to jestem tutaj, no wiadomo, przytyłem troszeczkę, jestem teraz no, cięższy, mam trochę do zbicia kilogramów, ale no myślę, że to akurat dobrze, więc każdy zawodnik jak zbija wagę, to przy okazji robi też kondycję, więc no na pewno będzie dobrze. Wow. Więc no myślę, że no tak to jest, no jestem coraz starszy, już nie rosnę w górę, tylko rosnę wszerz, jak to można powiedzieć, mój tato waży około 100 kilo, więc no ja myślę, że tyle nie będę ważył, no. Nie wierzę w twoje możliwości, żebym tyle przytył, no ale no zobaczymy jak to będzie. Myślę, że to moja waga i tak jeszcze teraz będę schodził niższą wagę niż boksowałem, więc zobaczymy jak to będzie. Kamil, ciężkie teraz pytanie na koniec. Od dwóch ostatnich walk walczyłeś pełne dystansy. Dawałeś z siebie wszystko, próbowałeś urwać zawodnikowi głowę. Nie wychodziło to tobie, denerwowałeś się. Powiedz tak naprawdę, co się dzieje w ringu, że jednak nie możesz dokończyć walki, za bardzo chcesz przed czasem zakończyć tą walkę?
No, muszę powiedzieć szczerze, no nieraz tak jest, że za bardzo chcę, a jak się za bardzo chce, no to nie idzie tak naprawdę. Teraz trenuję właśnie z Juanem Deleonem, z trenerem i on mówi, że ja bardzo dobrze boksuję, jak ja myślę, nie chcę się bić. Po prostu jak myślę, jak w czasie piąta, dajmy na to, szósta runda, mogę wtedy przycisnąć, już zmęczę zawodnika i zrobić swoje, mogę znokautować, jestem na tyle silny, że myślę, że mogę to zrobić, już było widać to po innych walkach, że no jednak w tych rękach swoich mam siłę, więc no myślę, że no teraz ta walka, co teraz będzie, myślę, że będzie lepsza, ładniejsza i bardziej taka, myślę, że bardziej efektowna. Czyli zapowiadasz tutaj technicznie już majstersztyk 22 września. Panie i panowie, Wrocław, Kamil Łaszczyk pokaże the best of the best Kamila Łaszczyka. Kamil, powiedz mi, kto potencjalnie może pojawić się w ringu jako twój przeciwnik? Z kim możesz skrzyżować rękawice? Powiem szczerze, że jeszcze o tym tego nie wiem. To wszystko, no wiadomo, mój promotor jeszcze tam załatwia i w ogóle ja jak na razie no trenuję i czekam, aż dowiem się nazwisko rywala, nie? To akurat to już nie moja głowa. Ja wchodzę do ringu, muszę zrobić swoje po prostu. Ale domyślam się, sama nazwa dotycząca WBC Bałtyk, tego określenia, że może być to ktoś z tak zwanych sąsiadów krajów ościennych, bałtyckich, może być to lokalny zawodnik z Europy, na przykład wschodniej, prawda? No może to być, na pewno myślę, że to będzie z Europy gdzieś tam, ale kto dokładnie, to nie wiem. Ma to ręce i nogi. Kamil, serdecznie dziękuję. Na koniec proszę cię o pozdrowienia dla twoich sympatyków, przyjaciół, najbliższych. To chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, wszystkich kibiców, którzy na mnie trzymają kciuki, którzy są za mną, swoich trenerów z Gwardii, z trenerów tutaj, Mariusza Kołodzieja, mojego promotora, Kasia i wszystkich podziękować za to, że za wakacje, no to na pewno, że w Polsce miałem bardzo fajne. No i tutaj chłopakom pozdrowić wszystkich, no i dziewczynę. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z nami był Kamil Łaszczyk.